tutorialu chciałabym Was zachęcić do wykonania takiego oto łańcucha wykonanego ze sznurków typu I-cord. Taka ogólna technika zrobienia takiego łańcucha jest bardzo podobna do łańcuchów, które dzieci wykonują w szkołach, w przedszkolach. Są to łańcuchy robione z kolorowych pasków wyciętych z papieru. Tutaj zamiast papieru mamy sznurki typu I-cord. Na tym tutorialu nauczycie się robić tego typu sznurek, natomiast zachęcałabym Was do zaczęcia robienia takiego łańcucha jednak trochę wcześniej. Nie jest on bardzo pracochłonny, jeżeli myślimy o takich ogniwkach, bo zrobienie takiego ogniwa, zrobienie sznurka na takie ogniwo nie zajmuje zbyt wiele czasu, ale wykonanie wiele takich sznurków, a następnie zszycie tego, no może zająć trochę więcej czasu, więc warto na to poświęcić kilka wieczorów. Te z Was, które są szczęśliwymi posiadaczkami różnego rodzaju maszynek dziewiarskich lub maszyny dziewiarskiej, to jak najbardziej możecie wykonać i ułatwić sobie pracę, wykonując te sznurki na maszynie dziewiarskiej, na laleczce dziewiarskiej, albo nawet na takiej dużej, ręcznej maszynie dziewiarskiej. Tyle tytułem wstępu, a teraz kilka słów o tym, co będzie nam potrzebne. A więc przede wszystkim włóczki. Tutaj jak najbardziej, to jest bardzo dobry projekt do tego, żeby wykorzystać różnego rodzaju resztki. W moim przypadku ja pozbierałam resztki włóczek alpaka, zdaje się, że to jest chyba Nord, jakiś Nepal i chyba Lima, dokładnie już nie pamiętam, bo nie mam banderol, ale to są włóczki, które są mniej więcej w tej samej grubości, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić łańcuch fantazyjny o różnej grubości ogniw. Oprócz włóczek, resztek, tak jak powiedziałam, musicie zaopatrzyć w druty. Ja proponuję wziąć dwa druty skarpetkowe, które są zakończone z dwóch stron na ostro, ponieważ I-cord robi się najwygodniej właśnie na drutach skarpetkowych. Ja mam druty mniej więcej rozmiaru 3 mm. Będziemy też potrzebowali igły do zszywania sobie tych ogniw ze sobą. No i oczywiście jak zawsze nożyczki niezbędne. No i oczywiście również w naszym przypadku herbata. Jeżeli macie wszystko już gotowe, zapraszam Was do wspólnego dziergania. Aby wykonać sznurek typu I-cord, bierzemy sobie włóczkę. Ja mam jakieś dropsowe włóczki podobnej grubości, mniej więcej grubości włóczek skarpetkowych. Do tego sznurka wzięłam druty numer 3. No i zaczynamy od narzucenia sobie mniej więcej około 5, w zależności od tego, jakiej grubości chcecie mieć te sznurki. Mogą być 3 oczka, może być 5, może być 7. Ja zrobię taką pośrednią ilość, to będzie 5 oczek. Narzucamy dowolną metodą, tutaj nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Jeszcze raz. No, tu za mało wzięłam. 1, 2, 3, 4 i 5 oczek. No i mamy narzuconych na drucie 5 oczek. I teraz przesuwamy sobie. Właśnie dlaczego lepsze są druty skarpetkowe? Dlatego, że będziemy pracować trochę inaczej niż zwykle. Normalnie odwrócilibyśmy drut i przerabialibyśmy od tej strony, jak to zazwyczaj ma miejsce. Natomiast przy I-cordzie będziemy sobie przerabiać odtąd, ale nitką, która jest po tej stronie.
Dlatego ja próbowałam robić na drutach z żyłką iCord. Niestety to jest trochę niewygodne, jeżeli trzeba ciągle przerzucać tą niewielką ilość oczek, dlatego że oczka nam się nie będą zwiększać ani zmniejszać ich ilość, więc niewygodnie jest przerzucać ciągle na drugą stronę żyłki. Dlatego zostajemy przy drutach skarpetkowych. Przesuwamy sobie to na koniec, tak żebyśmy mogli zacząć tutaj. Bierzemy sobie drugi drut. Bierzemy sobie tą nitkę, która będzie od drugiej strony. No i normalnie przerabiamy z tym, że właśnie nitka jest tu, a nie tu. Przerabiamy normalnie oczkami prawymi. I już mamy przerobiony pierwszy rząd. W tej sytuacji, kiedy już mamy przerobiony pierwszy rząd, to tak jak mówiłam, nie odwracamy robótki. My tego nie robimy. Jedynie co robimy, to przesuwamy sobie robótkę na drugi koniec druta, tak żeby nitka znajdowała się po lewej stronie, a nie po prawej. No i znowu przerabiamy sobie wszystkie oczka na prawo. Mamy przerobione, przesuwamy i przerabiamy dalej na prawo. W miarę tego przerabiania nasza robótka zacznie się nam tutaj po bokach zawijać do tyłu, tworząc właśnie taki ładny, okrągły w przekroju sznurek. I cały czas robimy właśnie tą sekwencję ruchów. Kończymy przerabiać rząd, przesuwamy na koniec. Trzymamy sobie nitkę cały czas i przerabiamy. Prawymi oczkami. No i mamy już kawałeczek przerobiony. Tutaj przerwiemy, pokażę Wam, jak to wygląda z tyłu na razie. O, widzicie, z tyłu ta robótka zaczęła nam się już tutaj zawijać, więc pomału przód i tył zaczyna wyglądać tak samo. Tutaj jak rozwiniecie, to zobaczycie, że tam jest taka drabinka składająca się z tych zaciągniętych nitek. No i przerabiamy w ten sposób, aż osiągniemy pożądaną długość sznureczka. Już tutaj przygotowany, gotowy sznurek. Ja sobie pozwoliłam już w międzyczasie narzucić tu na drugi koniec oczka, na drugi drut, po to, żebyśmy mogli po prostu oba końce zszyć, by powstało nam takie ogniwo łańcucha. Odcięłam też już nitkę do zszywania, no mniej więcej taka odległość. Oba końce, żeby ładnie wyglądały, żeby nie było śladu, będziemy zszywali ściegiem Kitchener. Do tego będzie oczywiście nam potrzebna igła. Nawlekamy sobie tą nitkę na igłę. I bierzemy naszą robótkę. Trzymamy ją w ten sposób, czyli tak, żeby oba druty były równoległe, żebyśmy mieli kontrolę nad oczkami, żeby nam nie spadały.
I zaczynamy od drutu, który znajduje się bliżej nas. W pierwsze oczko, no i musimy jeszcze uważać na nitkę pod drutami, żeby ona nam się gdzieś tam nie zaplątała, nie zawinęła. W pierwsze oczko wbijamy się od przodu do tyłu, czyli tak jakbyśmy chcieli ją, to oczko przerabiać na prawo. I ściągamy je z drutu. W drugie oczko wbijamy się od tyłu do przodu, czyli tak jakbyśmy chcieli je przerobić na lewo. I to oczko na razie zostaje na drucie. Teraz przechodzimy na drugi drut. I tutaj w pierwsze oczko będziemy się wbijać od tyłu do przodu, czyli tak jakbyśmy chcieli je przerobić na lewo. I ściągamy je z drutu. A drugie oczko przerabiamy tak, jakbyśmy chcieli je przerobić na prawo po prostu, czyli od przodu do tyłu. No i właśnie tutaj uważamy na nitki, bo tutaj się mogą plątać, zawijać. No więc właśnie, takie rzeczy się zdarzać, więc musimy bardzo uważać na te nasze nitki. Teraz wracamy znowu do tego drutu, który mamy bliżej. I znowu wbijamy się od przodu do tyłu, czyli tak jak do przerabiania na prawo. I ściągamy oczko z drutu. A drugie oczko traktujemy je tak, jakbyśmy chcieli je przerobić na lewo. Czyli wbijamy od tyłu do przodu. Oczywiście staramy się tak wbijać, żeby nie rozwarstwić włóczki. No i ono oczywiście zostaje na drucie. I na drugim drucie znowu wbijamy się tak, jak do przerobienia na lewo. I tutaj ściągamy to oczko. Drugie oczko wbijamy się jak do przerobienia na prawo i zostawiamy je na razie jeszcze na drucie. No i oczywiście zwracamy uwagę na włóczkę, żeby nam się tutaj nie zawijała. No i znowu powtarzamy tą samą sekwencję ruchów, czyli od przodu do tyłu i ściągamy z drutu, a drugie oczko jak do przerobienia na lewo i zostawiamy na drucie. I na drugim drucie na odwrót, czyli pierwsze wbijamy się jak do przerobienia na lewo i ściągamy z drutu, a drugie oczko będziemy przerabiać, wbijać się tak, jakbyśmy chcieli przerobić na prawo. I robimy w ten sam sposób aż do samego końca, aż będziemy mieli przerobione wszystkie oczka. No i mamy już zszyte ogniwko. Jak widzicie, szef wykonany kitchenerem. Jest całkiem przyzwoity, nie rzuca się mocno w oczy i na choince i tak to nie będzie zbytnio widoczne. I możemy przystąpić do robienia kolejnych ogniwek. Oczywiście pamiętamy o tym, żeby zawczasu odciąć nitki, wrobić sobie tutaj, żeby nie były widoczne, najlepiej zrobić to od środka, tam gdzie się nasza dzianina zawija. No i możemy robić kolejne ogniwo, oczywiście pamiętając o tym, żeby sobie je tam zaczepiać kolejne przed zszyciem. Natomiast tutaj taka uwaga, no mnie zrobienie tego ogniwka ręcznie przy użyciu drutów zajęło około 15-20 minut. Więc zdecydowanie polecam wszystkim właścicielkom maszyn, maszynek, młynków, laleczek dziewiarskich, żeby te sznurki zrobić sobie przy użyciu tych urządzeń, ponieważ to się po prostu zaoszczędzi czas. No i ja skorzystałam z takiej możliwości w domu i porobiłam trochę takich sznurków właśnie na maszynie dziewiarskiej.
jak widzicie, ja tutaj na maszynie, jakbyście widzieli, naprodukowałam całą masę tych sznureczków różnego koloru. No i możemy przystąpić do konstruowania naszego łańcucha. Tutaj macie, możecie zobaczyć, już zaczęłam zszywać te końcówki. No i co? Zabieramy się za robotę. Mamy dwie szkoły. Możemy dwie w dwójnasób łączyć ze sobą te ogniwa. Możemy je zszywać, tak żeby jak najmniej widoczne było miejsce łączenia. Możemy je też związywać, bo jak tutaj spojrzycie, na końcach mamy takie sznureczki i możemy je po prostu ze sobą wiązać, dołączając do kolejnych kółek. Przy czym ta metoda jest o tyle jakby ułomna, że jeżeli to zrobimy, to tu nam zawsze zostanie bardzo widoczne łączenie. Dlatego ja, chociaż bardziej pracochłonne, zdecydowałam się jednak na zszywanie. I na przykład tutaj no też to widać, ale nie jest to takie mocno jaskrawe, nie widać tego aż tak wyraźnie. Można to oczywiście zawsze schować sobie gdzieś w jakimś miejscu. Natomiast tu jak spojrzycie, to związanie raz, że jest niestabilne, że się prawdopodobnie niedługo urwie, a dwa, że jest po prostu widoczne. Dlatego ja preferuję zszywanie, a więc do wykończenia łańcucha będziemy potrzebowali igły dziewiarskiej i nożyczek. I tutaj jeszcze ważna uwaga, podczas robienia naszych małych i-cordów pamiętajmy, abyśmy te końcówki po prostu zostawili. Takie odcinki nieduże, kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrowe wystarczą do tego, żeby ładnie zszyć te końcówki. Metoda zszywania dowolna. Ważne, żeby ogniwa były ze sobą złączone i starajmy się je zszywać jak najmniej widocznym szwem. Ja polecam szef Kitchener, który jest taki najbardziej, moim zdaniem, niewidoczny, ale możecie też jakimkolwiek innym. Do Kitchenera może być potrzebne, mogą być potrzebne dwa druty. Jeżeli nie chcecie się tutaj bawić, to możemy po prostu zwyczajnie zszyć, tak jak zszywamy dwa kawałki dzianiny. A więc zabieramy się za zszywanie. Pamiętajmy o tym, żeby zszywać oczywiście uprzednio, przeciągnąwszy sznurek przez istniejący już kawałek łańcucha. Jeśli chodzi o chowanie nitek, to w wypadku i-corda jest to bardzo proste, ponieważ tutaj od spodu mamy zwinięty fragment dzianiny i po prostu możemy pod to zwinięcie się wbić i ładnie przeplec nitkę. Uciąć ją, rozciągnąć, żeby nam się schowało. I tak mamy schowaną nitkę. I to z tej strony tak samo. I ucinam. Zazwyczaj ucinam tak, żeby tutaj fragment wystawał. Bo kiedy rozciągniemy dzianinę, to wtedy
nam wszystko znika. Wywijamy i mamy w ten sposób połączone. Oczywiście nie jest to piękne, idealne łączenie. No, nie zszywamy swetra. Na choince i tak to nie będzie widoczne. No ale tak już nam się właśnie w ten sposób tworzy pomalutku nasz łańcuch. I w ten sam sposób łączymy sobie kolejne fragmenty naszych i-cordów, aby powstał cały łańcuch. No i tak, jak mamy już porobione i złączone wszystkie nasze ogniwa, tutaj jak widzicie, ja mam różnego rodzaju łączenia. Tutaj łączyłam, związując sznurki. Jak widzicie, to łączenie nie jest zbyt ładne, więc tego raczej nie polecam. Tutaj mamy łączenie zszyte, więc ten miejsce tego szwu jest dość niewidoczne. Ono na choince naprawdę nie będzie w ogóle rzucało się w oczy. Kiedy mamy już zszyte wszystkie ogniwa, no to nie pozostaje nam nic innego, jak łańcuch ładnie założyć na choinkę. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na inne moje tutoriale ze świątecznymi ozdobami. Do zobaczenia! Born.